od najbliższej soboty, od 30 maja, sporo się zmieni. Najpierw zmieniamy zasady dotyczące maseczek. Będzie obowiązywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie, blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek. Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego przygotowane zostaną warunki, jak na przykład restauracja, czy zakład fryzjerski, czy zakłady usługowe. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach, czy w kinach, o tym powie za chwilkę pan premier Gliński, maseczki będą wciąż obowiązkowe. Maseczki to nie jest żaden cudowny lek, ale w tej trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych one cały czas się znajdują. Dezynfekcja, dystansowanie, maseczki, DDM. Teraz, gdy sytuacja idzie w dobrą kierunku, możemy zmniejszyć te restrykcje. Jeśli chodzi o dalsze zmiany, to od soboty zdejmujemy również ograniczenia w handlu. To ważny dzień dla wszystkich handlowców. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób w zależności od powierzchni sklepu. Podobne ograniczenia przestają obowiązywać również w gastronomii, przy czym cały czas przypominam o tych maseczkach, bo w mniejszych sklepach, w gastronomii, podczas doprowadzenia do stołu, prawda, czy wyjścia do toalety, cały czas maseczki obowiązują. Ale oczywiście przy stole z wiadomych względów nie. Jeśli chodzi o kult religijny, już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, ale również taka sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego. Chcemy również ponownie dopuścić możliwość zgromadzeń. To bardzo ważna swoboda obywatelska, ale do 150 osób. To 150 osób wydyskutowane, wypracowane z wieloma ekspertami, epidemiologami, będzie taką ważną liczbą, o której jeszcze za chwilkę powiem w innym kontekście. Oczywiście też te zgromadzenia z zachowaniem dystansu, bardzo proszę, po to, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. Dla zachowania absolutnego bezpieczeństwa tę decyzję, zalecenie najpierw podejmować będzie główny inspektor, czy wojewódzki inspektor sanitarny i wojewoda, bo może się tak zdarzyć, że będą ogniska koronawirusa i akurat w tym ognisku ktoś zapragnie zrobić zgromadzenie, no to żeby zachować tutaj zdrowy rozsądek, to pewne wentyle bezpieczeństwa będą tutaj zastosowane. Tydzień później, 6 czerwca, zdejmujemy też ograniczenia ze wszystkich branż, sektorów gospodarczych, w których obowiązywały restrykcje. Tutaj instytucje kina, instytucje kultury jak kina, teatry, filharmonie i inne, ale także obiekty sportowo-rekreacyjne, baseny, siłownie, kluby fitness, a także solaria czy salony masażu. Te wszystkie miejsca będą mogły być otwarte przy zachowaniu tych zasad epidemicznych, sanitarnych. Wyjątek będą stanowiły dyskoteki i kluby, bo wiemy z doświadczeń z innych krajów, cały czas mamy tę wymianę doświadczeń, że to są bardzo często ogniska nowych zakażeń. Chcę też wszystkim, którzy przygotowują się do wesel, powiedzieć, że to najważniejsze wydarzenie w życiu będzie mogło się odbywać od 6 maja z udziałem 150 osób, czyli znowu ta sama liczba od 6 czerwca będzie mogło brać udział w weselach 150 gości.